Witajcie. Dziś zabieramy Was ponownie do Belgii, w przepiękne Ardeny. Odwiedzimy jeden z wielu ośrodków narciarskich w okolicach. Opowiemy o cenach oraz jak to miejsce jest zagospodarowane poza sezonem. Omówimy również aspekt prawny dotyczący parkowania na dziko w Belgii. Jak każdy z naszych filmów, jest to krótki, zwięzły przewodnik dla pasjonatów karawaningu, ale i nie tylko. Każdy pasjonat podróży znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy. Wchodzi intro i jedziemy. Witajcie, Belgia. Jesteśmy w Vilsalm, jednym z ośrodków narciarskich Belgii. Generalnie tu jest cały kompleks tych ośrodków narciarskich. Chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda tutaj wszystko latem. I generalnie powiem Wam szczerze, że jest tutaj co robić. Wspaniałe miejsce przede wszystkim na noc, ale jeżeli ktoś ma pasję rowery MTB, to piękne szlaki są tutaj w górkach porobione, nie jest za wysoko, nie jest za stromo. Jak ktoś się tym pasjonuje, to super jest tutaj przyjechać. Parking wygląda tak. Później przejdziemy się tam kawałek, to widoczku Wam trochę pokażemy. Stoimy sami. Parking jest fajny, bo parking jest trzypoziomowy w zasadzie. I na masę samochodów. Latem tutaj jest puściutko, no jak widzicie, nie? Tam kilka samochodów stoi na wprost. W tym dwa kampery, na dole dwa auta stoją i całkiem na dole nie ma żadnego samochodu. Fajna atrakcja jest dla dzieci tutaj. Też ją Wam nakręcimy, gdzie dzieci mogą na rowerach MTB trenować. Jest to za darmo. Jest pan, który pilnuje tego, żeby się tutaj nikomu nic nie stało. Super sprawa. I co się tutaj robi? Krokowo. Grillik. Dzisiaj taki gospodarczy dzionek, bośmy dosyć późno przyjechali. Kiełbaska się już smaruje. Znaczy smaruje, rozmraża, o, w ten sposób. Rozmraża, bo była mrożona, tak, ta kiełbaska, no i to taka biała. Grillika takiego mamy dzisiaj. Jednorazowego, turystycznego. Nic nam więcej trzeba, mój. Nic więcej nie jest potrzeba. A tego, z którym jeździmy zawsze, musimy naprawić, bo mu się wentylator popsuł od spodu. Z naszej winy zresztą, bośmy go na ziemi kładli, a nie powinniśmy go kłaść na ziemi. Soczek do picia, taki syrop. O, soczki do picia. No, to lubi. No, my lubimy tak spędzać wolny czas. Dokładnie. W ogóle to na zachodzie kryzys, bo ani w Niemczech, ani w Belgii, ani w Holandii, ani oliwy. Ani papieru toaletowego. Mąki też nie ma. Jak za dobrych czasów lat 80. w Polsce. Naprawdę, Niemcy nie mają oleju. No zobaczymy, co to będzie z tym. Ciężkie czasy nadchodzą. Szykować się, moi drodzy. Szykować się do wojny. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, tak? Co jemy? Sałatka, tości, pomidorek. Przeżonona wcześniej. O. I kiełbaska. I kiełbaska się będzie na grillu. Ośrodek Vilsalm sytuowano na wzgórzu Baraku de Farnitur o wysokości 652 metrów nad poziomem morza. W okresie zimowym pełni funkcję małej kameralnej bazy narciarskiej z kilkoma domkami do wynajęcia. Miejsce jest naprawdę kameralne. Parking daje tak mały stok i kilkusetmetrowy wyciąg narciarski jest ogromny, kilkupoziomowy i nie ma porównania z parkingiem chociażby w Szklarskiej. Parking płatny wyłącznie podczas pracy wyciągu. Cena w ubiegłym sezonie wynosiła 7,50 za cały dzień. I ciekawostka tego wyciągu jest taka, że ile jest dni w roku otwarty? 20 dni. Przeciętnie, statystycznie ten wyciąg jest otwarty 20 dni w roku. Nie, choć ostatnio zdarza się 60. Ostatnie dwa lata 60. Tak. Ale pięknie tutaj. No. W Belgii jest więcej natury, nikt mi nie powie niestety. Tak. W Holandii no niezbyt. Holandia jest płaska. Też jest ładna, absolutnie nie krytykujemy też Holandii. Jest piękna, ma swoje uroki, ale Holandia jest płaska tam. Jedyne wzniesienie to jest ta góra Świętego Piotra na granicy belgijskiej, kawałek za Maastricht.
O, tam też jest ładnie, tak. I ten kamieniołom jest piękna sprawa, przerobiony na właśnie taki do zwiedzania, nie? Obiekt. Wokół wyciągu zorganizowano również trasy skiturowe. Te same trasy poza sezonem pełnią funkcję tras rowerowych. Tak, te taśmy prowadzą, to jest ścieżka rowerowa, wykoszone. Na miejscu znajdziecie również miejsce na spokojny, niewyczerpujący spacer. Przewyższenia znajdujące się wokół parkingu nie przekraczają 50 metrów. Przy samym parkingu znajduje się również miejsce, gdzie spokojnie można zrobić grilla, korzystając z wybudowanej infrastruktury w tym celu. Miejsce na tzw. barbecue, jak mawiają Holendrzy, połączone jest bezpośrednio z placem zabaw dla dzieciaków. Nic również nie stoi na przeszkodzie, by rozłożyć się również tam na piknik. Z drugiej strony parkingu znajdziecie specjalnie przygotowane miejsce dla dzieciaków i młodzieży przeznaczone do treningu na rowerach górskich. By nieodpłatnie korzystać z tego toru dla rowerów, wymagane są wszystkie okraniacze i kasy. Bez tego nie ma możliwości korzystania z toru. Oczywiście rodzice muszą podpisać stosowny formularz przed wpuszczeniem dzieciaków na tor. Miejsce otwarte w weekendy. Na końcu relacji chcemy Was zaznajomić z aspektem prawnym dotyczącym dzikiego parkowania w Belgii. Prawo belgijskie oficjalnie zabrania dzikiego parkowania kamperem lub pod namiotem. Mandat za dzikie biwakowanie w Belgii wynosi 150 euro. Ale, właśnie to ale jest najważniejsze dla nas. Kategoryczny zakaz biwakowania jest w miejscach oznaczonych przez znak drogowy. W świetle przepisów możemy się zatrzymać w Belgii na postój w każdym miejscu, gdzie nie zabrania tego znak, na nie dłużej jak jeden dzień. Tak więc nie ma możliwości zatrzymać się nad jeziorem i przebywać tam dłużej jak jeden dzień. Przepisy te dotyczą kamperów, jak i turystów z namiotami. Przepisy te są w szczególności rygorystycznie przestrzegane nad morzem i tam naprawdę trzeba uważać, by nie złapać mandatu. Dotyczy to również miast, w szczególności Brukseli i Antwerpii. Z naszych doświadczeń z dzikiego parkowania w Belgii i kilku kontroli policji wynika, że jeśli wszystko odbywa się w granicach rozsądku, czyli nie zakłócamy ruchu drogowego, nie zakłócamy spokoju, nie robimy głośnych imprez w kamperze i wokół niego, to jedyne czego możemy się spodziewać to kontrolę dokumentów i pytania od kiedy jesteśmy i kiedy opuścimy to miejsce. Belgia wydaje nam się bardzo liberalna pod tym względem. Dla porównania, w Niemczech za wystawienie stolika przy złym humorze policjanta złapiemy mandat. Holandia jest bardzo radykalna pod tym względem. Holenderski policjant może nałożyć mandat za parkowanie na dziko nawet do 500 euro od osoby w pojeździe. Tak, nie przesłyszeliście się, do 500 euro. Ale jeśli wszystko odbywa się z kulturą, jesteśmy grzeczni wobec policjantów, nie przeszkadzamy w ruchu drogowych lub innym osobom, to przeważnie kończy się to na pouczeniu. W Holandii również mieliśmy kilka kontroli i nigdy nas nic złego nie spotkało. Z naszych doświadczeń w podróży po Beneluxie nasuwa się wniosek. Policja w Beneluxie jest dla ludzi. Niestety, w Polsce lub w Niemczech ludzie są dla policji. Smutna konkluzja, ale z moim zdaniem tak jest. Swoją opinię kreuję choćby na tym, że zdarzyło mi się już w Niemczech rozbieranie tapicerek w samochodzie przez policjantów. Ale to dawne czasy. No, kolejny dzionek mamy, też nam trochę plany pokrzyżował, ponieważ mieliśmy jechać jeszcze na Malmedy dzisiaj, ale pogoda jest taka i dzisiaj cały dzień regen przewidują, tak więc jedziemy dalej, coś poszukać innego, zobaczymy. Generalnie miejsce jest bardzo fajne, polecamy. Atrakcji dużo dla dzieci tutaj jest. Można zajechać sobie śmiało i nic się nie płaci. Zamykają dzisiaj parking w ogóle, bo jakieś zawody rowerowe są rozgrywane i w zasadzie połowa okolic, z tego co na mapach żeśmy już widzieli, jest zamknięta. Tak więc jedziemy stąd, żeby się przebić stąd gdzieś, nie wiem. Nie ma koncepcji. Koncepcja urodzi się po drodze, dokąd jedziemy. Jeszcze raz Wam pokażę, jak ten parking wygląda. Tak. Idziemy zobaczyć. Szefowa ogarnia jeszcze samochód. Dzień dobry.
Co tam? No nic, jedziemy dalej. Tak. Tak jest. No nic, nie wiemy, gdzie dzisiaj wylądujemy, gdzieś w jakieś fajne miejsce znajdziemy. Belgia ma tą zaletę, że tutaj zamek na zamku stoi, w szczególności tutaj ta wschodnia część Belgii, Ardeny, jest przepiękna. Ta zachodnia część już tam jest tak płasko, Bruksela, Antwerpia, chociaż też piękne okolice. My nie lubimy dużych miast zwiedzać, tak więc nie zobaczycie u nas ani Brukseli, nie zobaczycie Antwerpii. Jeździmy raczej takimi kanałami dużych miast. Duże miasta mamy na co dzień i ściganie się z tramwajami, z M-kami. Zmęczeni już po prostu tym wszystkim jesteśmy, dlatego uciekamy gdzieś, żeby było mało ludzi, albo najlepiej, żeby nie było w ogóle ludzi. Jeśli nasz materiał pomoże Ci w jakiś sposób na zorganizowanie wyjazdu do Belgii, to daj suba lub łapkę. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla nas jest to motywacja do tworzenia tego typu treści. Zapraszamy do kolejnego odcinka, również z Belgii. Już dziś Wam możemy powiedzieć, że będziemy zwiedzać Bastogne. Kolejne miasto Memorial. Pozdrawiamy i do zobaczenia.